Radio Elta. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Minęła godzina 9:15, jest środa, 15 dzień września. Czas na temat dla reportera, jest też Jarek Adamek. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniamy się nisko i rozpoczynamy nasz program. Zerkam jeszcze na mikrofon, czy wszystko w porządku? Mamy tak najpierw. Jest w porządku? Ja nie wiem, czy jest w porządku. Możemy spróbować ten mikrofon, będzie nam chyba łatwiej troszeczkę, tak może. No, radio na żywo, także ja za każdym razem mówię, że wszystko może się zdarzyć. I teraz już chyba będzie lepiej. Teraz powinno być nieco lepiej. Musiałem się troszkę przesiąść, ale... Wiesz co, ja oba sobie uszykuję i wtedy teraz, będziemy... I teraz jest pięknie, wszystko się słyszy. No dobrze, to mamy zaczynamy. Telefon pierwszy chyba. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniamy się nisko i witamy serdecznie. Dzień dobry. Witamy. Pozdrawiam słuchaczy, pozdrawiam państwa. I chciałem przestrzec klientów, bynajmniej, którzy robią zakupy w supermarketach, czy gdzieś, gdzie są promocje. Mhm. Po prostu jest, że jest promocja danego towaru, jeżeli zakupisz na przykład, jak ja wczoraj, 3 czekolady w cenie, znaczy jeżeli 3 sztuki się weźmie, jest miks. Wtedy jest taniej. No to wziąłem, bo były 3 rodzaje, wziąłem 3 rodzaje po 3. I się okazuje tak, 2 razy podtrzymam promocję, a już 3 raz nie ma. Mhm. Może małym gdzieś tam druczkiem było napisane, że jest limit 6 sztuk, ale nie dopatrzyłem się tego. Inny towar tak samo. Znana marka supermarketu, w której robiłem zakupy. Nie chcę powiedzieć nazwy. Ale to tak ładnie lata z takimi czarkrotkami, to może ktoś się domyśli, o jaki sklep mi chodzi. I po prostu inny towar tak samo. Biorę, jest promocja, patrzę na paragon w domu, ostrzegam, żeby zwracać uwagę od razu w sklepach, czy dany towar jest w promocji, bo no specjalnie nie pojadę, bo koszty po prostu są większe niż ta promocja. A druga sprawa, też klientom mówię, że jeżeli jest coś w promocyjnej cenie, to musi dostać klient w tej cenie, która jest. Okej, dziękujemy. No, tak. No, cóż powiedzieć, chyba ten sklep stracił klienta, a ja państwu radzę dokładnie czytać etykiety i gazetki promocyjne, bo tam właśnie drobnymi druczkami warunki promocji są omawiane. To tak jak z regulaminami. No, bo to tam albo trzeba mieć jakąś kartę specjalną, albo trzeba właśnie wziąć tyle sztuk, a nie tam tyle. No to no, czytajcie, no po prostu. No to co ja mam państwu powiedzieć? No uczymy się często na właśnie takich własnych błędach, że się potem nacinamy. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Witam. Witam. Wie pan, co ja dzwonię dzisiaj, bo w czasie to państwa nie mogłam dodzwonić w sprawie tych, nie wiem, pałacy, nagrobków na cmentarzu na Osieckiej. Nie wiem, kto wydaje takowe pozwolenia na takowe, nie wiem, to są pałace jakieś, to nie są nagrobki. Także ja popieram tego pana, który wczoraj dzwonił, ja absolutnie się z tym też nie zgadzam. Mhm. Nie wiem, kto wydaje w ogóle takie pozwolenia na takowe pałace. Ja nie, nie wiem, czy się wydaje pozwolenia na nagrobki jako żywo, w sensie, że się trzeba to uzgadniać pod względem architektonicznym, tak? No cóż mam powiedzieć. Dobrze, no to jest kolejna opinia dotycząca nagrobków na cmentarzu komunalnym przy ulicy Osieckiej. Nie wiem, jakie są państwa opinie. Jeżeli macie jakiekolwiek, to ja bardzo chętnie posłucham. Mam swoją prywatną opinię także, ale na razie niech ona sobie pozostanie moją. 65 529 5529, to jest nasz numer telefonu. W sprawach wszelakich mamy kolejny telefon. I odbieramy. Witamy, dzień dobry. Witam serdecznie. Ja odnośnie wczorajszego programu na temat przejść dla pieszych i pieszych. Ja porównuję, nie chodzi mi o tych naszych ustawodawców, ja porównuję to do tego, kto się szybciej zatrzyma na przejeździe kolejowym, samochód czy pociąg? No. Wiadomo, samochód. Kto się szybciej zatrzyma na przejściu dla pieszych, samochód czy pieszy? Proste porównanie? Proste. Proste porównanie, bardzo dziękujemy, natomiast no proszę państwa,
No cóż z tego, że choćby i ten samochód był jak to się mówi, w prawie, jak będziemy mieli na sumieniu zrobienia komuś krzywdy albo pozbawienia kogoś życia. Po drugie, rozmawiałem wczoraj na temat tego przejścia. Rzeczywiście w przyszłym tygodniu ten specjalny zespół do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego ma się sprawą tego przejścia i tej furtki, bo ja przypominam Państwu, chodzi o przejście dla pieszych przez ulicę Unii Europejskiej, które jest na wprost świeżo zrobionego parku i tam jest właśnie świeża furtka. No i słuchacze wczoraj się skarżyli, że z tej furtki dzieciaki potrafią po prostu sobie na wprost, prosto na przejście wyjechać, że nie ma szans, żeby zdążyć zareagować czasem. Znaczy na razie się udaje, ale pytanie jak długo. Komisja ma się tym zająć. Mam nadzieję, że wypracuje jakieś rozwiązanie. Mamy kolejny telefon. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, ja dzwonię w takiej sprawie. Mi chodzi o parkingi przy marketach, co są i są stojaki do rowerów. Czasami tymi samochodami tak staną, że tego rowera już na ten stojak nie idzie włożyć. Mhm. Także właśnie w Śmiglu, akurat Śmigla dzwonię i przy Kramie, to tam jest, nie wiem, czy te samochody są większe, że tego rowera na ten stojak nie idzie wcale włożyć. Ale samochody stają na swoich miejscach, czy one stają jakoś tak dziwnie? One stają tak, że nie idzie postawić tego rowera. No czy w tym sensie, czy mają wyznaczone miejsca i stają na wyznaczonych miejscach? Nie, tam miejscach? Akurat nie ma wyznaczonych miejsc. No, czyli podjeżdżają, żeby mieć jak najbliżej do drzwi, żeby te zakupy wytachać. Dokładnie. Pozostaje nam apelować bardzo do kierowców. No, miejcie wzgląd na swoich bliźnich, wszelakich innych. I no, nie utrudniajcie im życia. Dziękuję. Dziękuję. Może niech sklep jeszcze jakąś tablicą dużą opatrzy ten parking dla rowerów. Może nie wszyscy się zorientowali, że tam jest parking dla rowerów. Ale jak już tak mówimy o tym, o tej ekologiczności i o tej zeroemisyjności, no to powinniśmy rowerzystów szanować. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, pani. Ja w tej sprawie tych przejść wszystkich za was. I jak komisja pojedzie na Unię Europejską, może by też zajrzała do dzielnicy Gronowo, ponieważ tam są też piękne dwa nowe place zrobione i też furtki są, znaczy tam nawet furtek nie ma na przejść dla pieszych. Także może komisja się również tam na ten plac uda. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Nowe place zabaw na Gronowie z podobnym problemem. No i widzicie, robić plac zabaw albo park. Źle nie robić, jeszcze gorzej. Z drugiej strony tak pomyślałem wczoraj, najprościej byłoby zamknąć tę furtkę od Unii Europejskiej, no ale też chyba nie tędy droga, żeby zamykać wejścia i zrobić jedno jakieś tam tylko wąskie, gdzieś tam z daleka, żeby ludzie musieli dookoła obchodzić paręset metrów. 65 529 5529, nasz numer telefonu. Ta linia jest wolna. Bardzo chętnie podyskutuję sobie z Państwem na tematy wszelakie. Przejścia dla pieszych od wczoraj nam tutaj zdominowały. Królują, zdecydowanie tak jest. Ale może coś nowego się pojawi. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Witam uprzejmie. Ja może przestanę narzekać, tylko powiem, że dzwonię w sprawie fanfar. O, czyli kwiatów i motyli. Dla? Tak. Proszę pana, dzwonię z ulicy Olejki Bylewiczownej na Gronowie, gdzie po długich bataliach udało się nam załatwić sprawę uporządkowania nawierzchni ulicy po prowadzonych pracach energetyczno-budowlanych. Aha, udało się. Tak, i za pomoc w rozwiązaniu tego małego, a dla nas dużego problemu chcemy podziękować. Za interwencję Wydziałowi Dróg i Ulic w Lesznie oraz za wykonanie prac inwestorom. Duże dzięki także dla Radia LK. No wielkie brawa dla tych instytucji, dla nas małe. Fajnie, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że inwestor to posprzątał. Mogę jeszcze taką anegdotkę związaną z moją ulicą powiedzieć? Proszę. Ponieważ na Gronowie są ulice związane z postaciami z Mickiewicza, z Sienkiewicza. Z trylogii, tak. Przypominam sobie, jak kilkanaście lat temu pan doktor Jacek Adamczak, nieżyjący już niestety. Pan doktor Jacek Adamczak żyje i dobrze się czuje. Chyba chodzi o prezydenta Zdzisława. Przepraszam, Jacek Kaczmarkowski. Ach, Jacek Kaczmarkowski, dobrze. A panu Jackowi Adamczakowi życzymy dużo zdrowia. Nie, ja muszę się mu wytłumaczyć, bo go znam osobiście bardzo dobrze.
pan doktor Kaczmarkowski, wypisując dla mnie zwolnienie, spytał o nazwę ulicy i gdy powiedziałem, że Oleńki Bilewiczównej, stwierdził: no patrz pan, taka nazwa ładna ulicy, a mi tego przygłupa Rocha Kowalskiego dali. Oj, on może nie był najbardziej błyskotliwy, ale dzielny był i dobrze skończył. Także, a poza tym wszyscy pamiętają, ja jestem pan Kowalski, a to jest pani Kowalska i każdy to pamięta. A Bilewiczówna to taka była trochę, mam, no, moim zdaniem, mimoza, jak na bohaterkę sienkiewiczowską. Żył nasz Żmudzi, możny lud Bilewiczów, od Mędoga się wywodzący, ale każdy z nas ładna. Pamięta. Nazwa bardzo ładna. Oleńka też była bardzo ładna, ale taka, jakaś taka, Jędrzej Żran twoich nie godnam całować, taka trochę zapłakana. Dziękujemy, pozdrawiamy, cieszymy się, że jest posprzątane i kwiaty i motyle. A jak już mówimy o Lechu Kowalskim, to przypominam też słynne hasło, które weszło do kultury. Wuj to wuj. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Jarku. Witamy. Ja wracam do sprawy sprzed 3 miesięcy montażu tego lustra na 17 pułku łanów. Do tej pory nic się nie dzieje. No dobrze, no, przypominajmy się. Są takie sprawy, gdzie się trzeba po prostu przypominać. Lustro na 17 pułku ułanów na wysokości, niech pan przypomni, czego ono miało być. Wyjazd opartnego, rondo opartnego, wyjazd na ulicę Dekana. Park 17, tak. Rondo opartnego. Dobrze, no, no wie pan. Prosiliśmy 2 razy, poprosimy 3. Co szkodzi? Dobrze, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy dnia. Serdecznie również, miłego dnia. Może jeszcze zdąży się to wcisnąć na ten zespół do spraw bezpieczeństwa, który w przyszłym tygodniu się zbiera. Jeżeli słuchają nas członkowie zespołu, to też bardzo im się serdecznie polecamy z tymi różnymi drogowymi leszczyńskimi tematami, ale państwo z całego regionu oczywiście mogą dzwonić, czyli od Wolsztyna po Jarocin, od Kościana po Rawiczy Górę i nie tylko w tematach drogowych. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Proszę pana, ja dzwonię z Ostrowa Wielkopolskiego. O, to już tak trochę nie nasze firtle, ale niech pan mówi. Ja słucham Radia Elka w Ostrowie i zakłócenia są w radiu. No właśnie dlatego, że my tam już właściwie jesteśmy, tak wie pan, na krawędzi. Ja to tylko wytłumaczę. My nie możemy sobie nadawać, gdzie chcemy. Ja bym strasznie chciał w Ostrowie. Ja mam ogromny sentyment do Ostrowa Wielkopolskiego. Mój świętej pamięci tatuś kochał Ostrów, bo do szkół tam chodził. Natomiast to niestety jest tak, że nam pozwala państwo w pewnych miejscach nadawać, a w pewnych miejscach nie. I ten Ostrów jest na krawędzi naszego zasięgu, także państwo słyszą słabiej, ale ja polecam panu słuchaczowi naszą aplikację internetową albo słuchanie nas właśnie przez internet, bo wtedy bez zakłóceń może nas pan słuchać. Także jak nam się uda, że nam państwo polskie pozwoli nadawać w Ostrowie, będę przeszczęśliwy. Na razie jeszcze takiej zgody nie mamy. Ale pozdrawiamy Ostrów bardzo serdecznie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. No, jestem w szoku, ale takim pozytywnym, zadowolony. Pozdrawiam Ostrów Wielkopolski. Ładne miasto, naprawdę. Ja dawno nie byłem. Kiedyś często bardzo jakieś przesiadki kolejowe miałem w tym Ostrowie. Pamiętam, był fajny bar koło dworca. 65 529 5529. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam. Ja już jakiś czas temu dzwoniłam do państwa odnośnie garaży przy ulicy Estkowskiego, w dawniejsze, teraz Luksemburski. Czy coś wiadomo na ten temat? Nic nie wiadomo. Garaży, temat rzeka i temat rzeka niewyczerpany od lat i obawiam się, że wiem, że były plany, żeby te garaże po prostu MZBK państwu sprzedał i miał problem z głowy, żeby tam wspólnota powstała, ale nie wiem, na jakim to jest obecnie etapie, bo mamy nowe kierownictwo MZBK. Czy ten temat jest jeszcze ciągnięty? Znaczy się, wie pan, ja dzwoniłam kiedyś też do MZBK i poinformowano mnie, że, przepraszam, myślą o tym, ale no to już
dosyć długo myślam o tym, jakoś ciężko, no pewnie, tam naprawdę. No pewnie to jest kwestia przeprowadzenia tych wszystkich podziałów geodezyjnych, wycen, ale to okej, będzie okazja się z panią dyrektor spotkać, to zapytam, czy tam to może ten temat ruszył, bo właśnie MZBK stał na takim stanowisku, żeby najlepiej, żeby tam powstała wspólnota i żeby wspólnota sama sobie tym zarządzała i ewentualnie na remonty się zrzucała wszelakie. Czy to rozwiązanie państwa satysfakcjonuje? No jednych bardziej, drugich mniej. Wie pan, jednego satysfakcjonuje, drugiego może być nie, to różnie będzie. No, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie tak. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. I teraz, proszę państwa, krótką przerwę zróbmy. Druga część tematu dla reportera przed nami. Mamy już kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Proszę pana, ja dzwonię z Gostynia. Mieszkam przy ulicy Poznańskiej. To jest droga wojewódzka. I tam są pozatykane wszystkie studzienki. Ja 2 lata temu dzwoniłem do Poznania i oni przyjechali, odetkali, aby jedną studzienkę koło mnie. A teraz są z powrotem wszystkie zatkane, jak deszcz pada, idzie się chodnikiem, a jadą samochody, to jest człowiek cały opryskany, a tiry jak jadą, to tak pryskają, że woda leci na ogródek. Ja zrobiłem domu nową elewację i opryskują mnie, że z biegiem czasu to będzie brudne. Ulica Poznańska w Gostyniu. Tak. Prośba o oczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 65 529 5529, to jest nasz numer telefonu. Jeszcze przez 11 minut do za 15:10 słuchamy, co tam państwa boli. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja chciałem powiedzieć, że mi się wszystko podoba, słońce świeci, grzyby w lesie są, ryby w jeziorach biorą i życzę wszystkim miłego dnia. Ale niech mi pan powie, w których lesach są te grzyby. A we wszystkich lasach wokół Leszna są grzyby. Mówi i sowy, i podgrzybki, i prawdziwki. Także nie ma co narzekać. Ci, co narzekają, najlepiej niech do lasu pójdą, grzybów nazbierają i będzie gitara. I jeszcze kleszcze do domu przyniosą. Same plusy. Dzięki, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Bardzo optymistyczny telefon. Takie bardzo lubimy także. Są grzyby. Ja się nie mam kiedy wybrać na grzyby. Mnie to tak boli. A muszę, przecież muszę mieć grzyby na święta. 65 529 5529. Dzień dobry. Witamy pana Jarka. Tu się kłania krowia. Witamy serdecznie. Chciałbym, panie Jarku, tak humorystycznie poprosić o kwiaty i motyle dla pana burmistrza i radnych w Krobi za rozdawanie ręczników i nerek. Niech się pan burmistrz domyśli, o co chodzi. Czego? Naprawdę fajnie. No ale to nie, ale to my musimy wiedzieć, o co chodzi, bo my nie wiemy, czy możemy to zająć. No pan burmistrz czyni na przykład świata takiej pani, która nas reprezentuje, gminę Krobia. Aha. No dostała nereczkę od pana burmistrza i ręczniczek, także nie wiem, czy radni i pan burmistrz mają też takie nagrody, czy troszkę większe finansowo. Trochę śmieszne dla mnie to jest. Aha. Czytając na internecie wypowiedzi. Rozumiem. Czyli to akurat, no nie, kwiaty i motyle, nie będziemy, jak to się nazywa tutaj, dewaluacji wprowadzać naszych kwiatów i motyle. A druga sprawa, jak już tak jesteśmy, jest pan Skrobi. No bardzo mnie dziwi postawa burmistrza i radnych. Oglądając na internecie tę mapę przebudowy Krobi, jeżeli chodzi o tą obwodnicę tam na Krotoszyn, że przy samej szkole podstawowej bezpośrednio jest to robione, będzie to robione oczywiście, nie? Mm-hmm. Także no wiemy, co to są dzieci, jakie mamy dzieci, ja już mam wnuki i to są nie do upilnowania, także nie wierzę. Żeby te dzieciaki tam były takie spokojne przy tej obwodnicy, przy jakichkolwiek zabezpieczeniach. Okej, dziękujemy bardzo. Tak, panie Arku, wszystkiego najlepszego wszystkiego dla was. Wszystkiego dobrego. Wszystkich. Również pozdrawiamy Krobi. Jeżeli państwo macie jakieś opinie z Krobi na temat tej obwodnicy albo tej nerki, to chyba o taką tombę chodzi, myślę. Tak, to nie? Co się bo tutaj przy pasie przypina, tak się zastanawiałem. Coś tam zdają. Ciekawe nagrody. Może jakiś amatorcy na derek tam jest. Witamy, dzień dobry. Jesteśmy na antenie.
Dzień dobry. Witamy. Dzwonię w takiej sprawie, sprawie tego pana, co tak mówił, że grzyby i ryby są w jeziorach. No, no. No wczoraj niejaka europosłanka Spurek wpadła na prześwietny pomysł i w Parlamencie Europejskim zaapelowała, żeby zdelegalizować wędkarstwo. Także za chwilę wpadnie na pomysł, żeby jeszcze może zbieranie grzybów też zdelegalizować, to spieszmy się zbierać i łowić ryby, bo głupota tych posłów to już przekracza wszelkie pojęcie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Ale wiem, że w Niemczech nie można wyjść z lasów z ilością większą niż 2 kg na przykład. Tak, w wielu krajach to jest jakoś regulowane. U nas to jest tak, że można do oporu. Zresztą podobno nawet przyjeżdżają do nas jakieś ekipy zagraniczne zbierać i to one podobno są takie, że tam monopolizują sobie te lasy. A co do posłów, to proszę państwa, ja zawsze mówię, oceniamy ich przy wyborach. Akurat pani posłanka, europosłanka jest z Wielkopolski. A dostaliśmy teraz właśnie informację, że to był fake. Fake news. Był. A, to był fake no to dziękuję news, bardzo. Drodzy, także czyli spokojnie. Dementujemy tutaj, wędkarze mogą czuć się absolutnie bezpieczni, o ile oczywiście mają karty wędkarskie. Mhm. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja dzwonię z Gostynia. Proszę pana, tyle supermarketów Dino jest wybudowanych, a w Gostyniu wybudowano nowy supermarket na ulicy Polnej. I tam właśnie miejsce parkingowe dla inwalidów wymalowali na samym końcu supermarketu, a wszędzie jest przy drzwiach. Coś tu chyba nie pasuje, bo... No dziwne to jest rzeczywiście, no polityka sklepu interesująca. Tak, bo wszędzie są przy drzwiach niebieskie. Ale jak szanowny pan zwrócił uwagę, jest tych sklepów bardzo dużo. W związku z tym, jak klient czuje się odepchnięty, to przenosi się do innego sklepu. Tak to troszkę wygląda. Że ten sklep niestety sam sobie strzela w kolano, jak takie rzeczy. Tak. Więc ja tu państwu tak odpowiadam. Natomiast czy są przepisy, że on musi być tuż obok? A to mi powiedzcie, jak wiecie, bo ja sobie musiałbym to sprawdzać, ale jeżeli ktoś wie, czy jest jakiś przepis, który mówi, że miejsce dla osoby niepełnosprawnej przy sklepie musi być przy drzwiach, jeżeli jest taki przepis, no to okej, to będziemy egzekwować. A jeżeli nie ma... No bo rzeczywiście osoba niepełnosprawna parkuje, wówczas zajmuje miejsce, jak jest wolne, normalne miejsce, nie jedzie tam, bo po co tak daleko chodzić? No tak, no to już jest taka prawda, że nie, może musi być według przepisów, ale przecież nie musicie państwo koniecznie na tym miejscu stawać, ono nie jest płatne, żadne miejsce chyba nie jest płatne, nie? No dobra, no ciekawostka taka z Gostynia, pozdrawiamy serdecznie ten market, kto tam projektował ten parking. To może mu się ta kalka odwróciła i zamiast być najbliżej, to się zrobiło najdalej. Tak. I proszę państwa, 5 minut jeszcze naszej audycji. Czekamy na kolejny telefon 65 529 55 29. Rozbieżność tematów dziś. Jaki będzie kolejny? Dzień dobry. Halo. O, witam. 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 A ja mam zapalem do kierowców leszczyńskich. Zacznijcie bojkotować stację Orlenu. To są normalne jaja, co oni robią. 40 groszy różnicy między stacją Orlenu a stacją w kierunku Święciechowy. No przecież to jest skandal, co oni robią. Ale nie jest tak, że na większości stacji ceny są podobne, niezależnie od logo? Nie. Nie? Wie pan, powiem panu tak. W Lesznie jest tak. Wczoraj cena ropy 5,74 przy Święciechowy, przy zjeździe przy rondzie na Orlenie. A poprzed nią 5,34 kilometr przed. No przecież to jest 40 groszy różnicy, o co oni sobie raz nas robią, kurczę, dojne krowy? Przecież to jest skandal, co oni robią. I te obajtkowe stacje nas wykańczają dosłownie. Ja bym ze strony kierowców bojkotował te stacje. Jedyne wyjście, żeby zeszli z cenami. Nic. Dobra, dziękujemy bardzo. Życzymy panom kierowcom oczywiście też, żeby się za bardzo nie denerwowali za kółkiem. No ale to trochę tak działa. No, wiemy, gdzie jest taniej, to jedziemy tam, gdzie jest taniej. I wtedy ci drożsi też muszą opuszczać ceny. No tak to przynajmniej teoretycznie powinno wyglądać. Dzień dobry. Witamy serdecznie, jesteśmy na antenie. Dzień dobry. Ja odnoszę tego pana i tego bojkotu. No. Tam różnica jest niby 40 groszy, ale to niech sobie ten pan pojeździ, trochę wleje tego paliwa pierwszego, tańszego i trochę tego droższego i zobaczymy, na którym jego auto dłużej pojeździ, bo myślę, bo tu chodzi przede wszystkim też o jakość. A no, to jest... Sam się o tym przekonałem i wiem, że no jakościowo jest droższe i jest lepsze.
No i to jest właśnie swoją drogą. Dziękujemy bardzo. A tak w ogóle to chyba jest tak, że nie ma za dużo tych hurtowych dostawców w Polsce, którzy to dostarczają paliwo na te stacje. No nie wiem, ile mamy tych rafinerii w końcu? Oj, to ja już niestety nie jestem tak obeznany w temacie. Mamy kolejny telefon, dzień dobry. Witamy. Dzień dobry, dzień dobry. A ja dla mojego poprzednika chciałbym powiedzieć, że od kilku miesięcy jeżdżę tylko na paliwie z tej stacji, na którą on tak narzeka. Mhm. I z moim samochodem nie ma żadnego problemu. A dodam więcej dla jeszcze tego pana, który był, że tak powiem, dwie osoby przede mną, że w śmigu u Łączaka 5,14. Za ropę. Tak. Ja nie mam diesla już niestety, więc już ceny ropy mnie mniej. Ale dobrze, no tak jest. No. Ja przypominam, że są gdzieś tam właśnie poza miastem. Decyduję sam, gdzie sobie tankuję. Tak na jakiej stacji. Ja broń Boże, żebym bronił po prostu Orlen czy coś, nie? Ale po prostu no ja z wyboru tankuję po prostu, że tak powiem, na stacjach, którą mam pod ręką, bo mi nie za bardzo po drodze gdzieś tam latać i szukać tego. I na ile te ceny są ustalane odgórnie w siedzibie koncernu, a na ile ustalają je sami kierownicy stacji? Nie? No dokładnie. To chyba też troszkę tak jest. A każdy ja pamiętam, musi zarabiać, który z nas zarabia, więc stacje tak, muszą przerabialiśmy ten temat kilkakrotnie, kiedy nawet ważne urzędy się wypowiadały, że nie ma tutaj żadnej zmowy cenowej, natomiast jest tak zwane naśladownictwo cen, które jest dozwolone. Tak to tłumaczono i parę razy też przerabialiśmy. Dzień dobry, witamy kolejną osobę dzwoniącą. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja tu mam w takiej sprawie, chodzi mi o cmentarze w Śmigru. Czy tam nie można jakiegoś tojtoja coś postawić? Bo naprawdę teraz jeszcze wszystkich świętych i później nie ma gdzie... No, podejrzewam, że wszystko rozbija się oczywiście o pieniądze, tak? No na pewno, ktoś... może gmina by jakoś, albo nie wiem, co tam do pana Rybakowskiego należy, ale... No cmentarz pewnie jest albo gminny, albo parafialny. Parafialny jest, parafialny. Tylko że obsługuje tam pan Rybakowski, nie? Może by tam, nie wiem, gmina mu dopomogła coś postawić, bo... Dobrze, proponujemy w takim razie bardzo serdecznie władzom samorządowym Śmigla rozważenie takiej opcji, zwłaszcza w okolicach już podlistopadowych, chociaż tam zawsze już dwa tygodnie października bardzo dużo osób pojawia się na cmentarzach, żeby jakąś toaletę przenośną choćby zamontować. W paru miejscach widziałem, chyba w górze widziałem, takie są toalety przenośne przy cmentarzu tym stawem, to pewnie tylko, no mówię, trzeba znaleźć pieniądze na wynajem i na to, żeby to oczywiście odpowiednio sprzątać często. Fajnie by było, jakby pani burmistrz sobie gdzieś tam to zapisała w kajeciku. Witamy kolejną osobę, która dzwoni i to jest chyba ostatni telefon dzisiaj. Tak jest, dzień dobry. Dzień dobry. Ja w takiej sprawie w miejscowości Miąskowo za Świerczyną ktoś zgubił bal od siana i to blokuje jeden pas drogi. Bal od słomy, czy siana? Mhm. Od siana. Siana. I to w nocy bardzo, bardzo niebezpieczne jest, bo przy wyprzedzaniu to się można spotkać. To jest sprawa sprzed kilku dni? No, ja już to chyba widzę trzeci dzień. I to na drodze leży? Tak, w miejscowości na drodze. Ha. No to przede wszystkim pozdrawiamy serdecznie tutaj policję. Może by tam się wybrać patrolem jakimś i no po prostu trzeba to zdjąć z tej drogi, zsunąć. No, oczywiście. A tam potem właściciel nie chce szuka, bo może właściciel nie wie, że zgubił. No tak wychodzi, jakby dwa były zgubione, jeden ktoś po prostu był rozolaty, truty i... Ktoś tam coś się bawił, a drugi został i blokuje. Nie, pan, no mówię, jechał ze Szczecina do Przemyśla, zgubił, w Przemyślu się zorientował i mówi, gdzie to po tej drodze jest ten mój balot, a on se leży w Miąskowie. Ale już mówiąc poważnie, prosimy o to, żeby może właśnie tam te służby... Swoją drogą, tak, mieszkańcy Miąskowa, ile balot waży? O, nie mam pojęcia. Ja kiedyś przekuliwałem jakiś na polu i on jak leży oczywiście na płaskim, no to trudniej go przekulać, ale jakby tam paru kierowców się zebrało razem i go tak z lekko do rowu zepchnęło gdzieś na bok. Może osiągnąć nawet 200 kilo, ale tak w przedziale 120-160. Widzisz, Erik jest po prostu absolutnym omnibusem i wie wszystko. Polecam, życzę ci szczęścia w teleturniejach wszelakich, żebyś zarobił dużo pieniędzy i kolegę zaprosił Podzielę się na coś. Dziękuję bardzo. Jutro o 9:15 kolejny temat dla reportera. Miłego dnia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.